Miastko TV. Widziałem, że złowiliście fajną rybkę. Znaczy kolega złowił bardzo fajną rybkę. Siła, jak byk. 92 cm, szczupak, pięknie ubarwiony. Po 45 minutach miałem następne branie, podobna sztuka, z tym, że tego wyciągnąłem, a ten drugi mi się spiał. Przy burcie łodzi. No. No. Powiem tak, jesteśmy pierwszy raz na tej wodzie, tutaj, na tym drugim jeziorku i powiemy tak, że no pierwszy dzień to badaliśmy, to były same kruciaki. Tak powiedzmy duże szczupaki są, powiedzmy jeszcze nie doszły do siebie po tej zimie długiej i myślę, że one są dopiero potarle i jeszcze trzeba tak z 2-3 tygodnie takiego ciepła, żeby one się aktywniły, bo wiadomo, teraz chorują, nie? A te maluchy to wiadomo, one jeszcze do tarła nie przystępują, albo one szybciej przystępują i one są aktywniejsze, nie? No ale tak powiedzmy, że woda jest tutaj no, fajna, ciekawa. Ryby były na stokach poustawiane, w pierwszych stokach i dawaliśmy radę, nie? Mówiliśmy głównie na gumy. Sporadycznie używaliśmy wobblerów. Wszystkie brania, które właściwie mieliśmy wczoraj, dzisiaj, to wszystko raczej było na gumę. Na gumę, wolne no, prowadzenie. Wolno prowadziliśmy i... Wolny opad. No i to się tak doczekało, że faktycznie byliśmy na tym drugim jeziorze, taka roślinność była. Ciężko było, bo co chwilę zaczepy, no ale znalazłem haki takie, co się gumę schowa. I to właśnie dało, można było tą roślinność, te gumy poprowadzić tak skokami i właśnie przyniosło to efekt, że po prostu przy mamie dużej, tak, szczupaku przeszła, to uderzyła. Nie? Ryba wróciła do wody, bo to jest ważne. Tak. Uznajemy zasadę, że powyżej 80 wypuszczamy. Zdrowa, szybki hol był. Tak, my ryby, jak rybę weźmiemy, to ja powiem tak, że... Kolega podebrał, praktycznie po 3 minutach była na łódce już. Tak, no i podbierak się... był takiej firmy na J, nie powiem na jakiej, nie, żeby reklamę, który to po prostu nam się złamał, nie, przy podbieraniu, ale jakoś się udało ją wyholować. Wróciła, mówię, kolega mówił, zdrowa do wody, czyli do siebie. Tyle ta rybka miała? 92 cm. Dokładnie, nie? 92. Także... Ale fajnie zielono, ciemna, zielem barwiona, duży, szeroki kark. To mówi, że szczupak jest stary. Po karku się poznaje, bo jeden rośnie szybciej, drugi wolniej, z tego co mi wiadomo. Ale miał szeroki dosyć kark, czyli to już naprawdę trochę lat ten szczupak miał, nie? Jakżeście się dowiedzieli o agroturystyce Kaśka w Sosinku? Z internetu autentycznie. My co roku organizujemy jakieś majówki, spotkania z kolegami. Aha. No i tak akurat się złożyło w tym roku, że w styczniu gdzieś tam mieszkowaliśmy na internecie. No to bez sprawdzania, no ja tu przyjechałem potem, tak się umówić z tą panią, która tutaj zarządza. Zobacz mniej więcej, jak to wygląda. No i potem cała wyprawa w maju już. Co roku gdzieś mówię, na majówkę jeździmy i w tym roku, no gdybym jeszcze tego drugiego wyciągnął, który był podobnie, jeżeli chodzi o wielkość, to już było niesamowicie, tak dla udane. Mnie naprawdę fajnie, także jesteśmy zadowoleni. No to mówię, to mieliśmy w pierwszy dzień trochę tych właśnie kruciaków, to było tutaj kolega 16 sztuk. Tak. Ja tam nie wiem ile miałem, czy 7 chyba, parę brań. Znaczy w ogóle ryba słabo bierze, jest aktywna, wszystko na koniec bardzo delikatnie. Twarzy, bardzo delikatnie. Mm-hmm. I było tak, że ona na przykład płynęła za tą przynę, to było puknięcie, kurczę, zacięcie, popuściło się, jeszcze puknięcie, co jest. I ona, że przy łódce brała, przy burcie, nie? Czyli po prostu płynęła za tą przynętą i coś nie pasowało tej rybie, nie? I dużo odprowadzeń, nie? No ale jakoś to mówię, jakoś tak mam doświadczenia, bo tu trochę na tych zawodach jeździmy, w naszym klubie tam grubo startujemy tam z chłopakami i... Może powiedz, że jesteśmy z nadotyckiego klubu spinningowego. Piła. Z piły, także... No, tak, z piły, nie? Piła, i... No, ale mówię, to swoje takie doświadczenie daje na wodzie, a szczególnie jak się wody nie zna. Jak tą wodę się pozna, zbiornik... To pomaga, wiadomo, echo sonda, bo to mamy cały ten osprzęt. Musimy tak, wiedzieć, że musi przyjedziemy być, i widzicie no, tam... coś z... Znaczy, my nie patrzymy, czy jest ryba w wodzie, bo to są do tego raczej nie służy. No są łuki, to fajnie widać, ale chodzi o to, żeby szukać tych twardego dna. Spadki na dnie, spadki, czy jest roślinność, czy jak. Czasami gdzieś, nie? I to się szuka ryby na spadek, tak. Nie? Drapieżnik zawsze tam czyha, nie? Albo w bujnej roślinności, nie? No to niesamowita rzecz. No, normalna, nie? Ja bym tak powiedział.
Tak to jest, no. Ale mówię, woda fajna i jeszcze raz bym z chęcią tu przyjechał, nie wiem, gdzieś tak za dwa tygodnie, za miesiąc jeszcze raz zobaczyć, nie? Doszliśmy do wniosku, że te duże ryby tak naprawdę dopiero się ruszą po tym czasie, po tym tarle odchorują i jest szansa na pewno. No do kiedy? No mieliśmy do 2-3 tygodnie, że będzie lepiej. No ile? 5 tygodni temu zima skończyła, 6? Tak tutaj 2 tygodnie temu. Wczoraj jeszcze skrobałem szyby praktycznie. No. No to... Tu niedawno jeszcze była... Lód, 2 tygodnie temu. No, 2 tygodnie temu, nie? No to, no to zima, woda ma 10 stopni tutaj, a na tym mniejszym zbiorniku 12. I tam jest płytszy zbiornik, szybciej się nagrzewa i już ta ryba, jakby powiedzmy, to jest aktywniejsza trochę. A tutaj jeszcze, tak mówię, z tydzień, dwa i będzie już lepiej, nie? Okazuje się, że mamy, że tak powiem, u siebie tutaj w gminie trochę więcej takich zbiorniczków. Tylko, że jeszcze mało ludzi do tym, że tak powiem, wie. No właśnie, bo teraz tak, to zależy. Jeśli ktoś ma, powiedzmy, zbiornik nie jest PZW, a zbiornik jest jak ktoś dzierżawcą, tak, i zarybia, pilnuje tego, jest ta ryba, to ta reklama pójdzie w eter. Pójdzie w Polskę, my jesteśmy na różnych forach, tak, i piszemy, że tu fajnie można połowić, tu fajnie można połowić. I takie małe miasteczko może się otworzyć właśnie na agroturystykę, na tych wędkarzy, nie? Wiadomo, że to jest w sezonie, tak, ale ludzie z chęcią przyjadą, zapłacą, jak będzie wszystko, żeby po prostu połowić, tak? Nie będą musieli jechać na przykład tam, nie wiem, do Szwecji, Norwegii, dalej, tam też są fajne ryby, bo tam, wiadomo, tam miejscowi tego nie łowią, tylko tam te łososiowate. No ale naprawdę można fajnie zrobić zbiorniki, właśnie nie wszystko w łeb, moim zdaniem no kill, albo już tą jedną rybę do 80 cm, jak chodzi szczupaka, jest w Nadarzycach zrobiony ten zbiornik, co tam się kłócą, co jest w ogóle moim zdaniem bez sensu wszystko, ale tam powyżej 80 cm nie można szczupaka zabrać. Jest pilnowane i to też inaczej wtedy. No bo, no nie ma co się krzykiwać. Rybę tak od 60, mówię do 80, to można tak wziąć, bo ale te większe sztuki to są bardzo genetycznie silne i jego potomstwo będzie silniejsze niż od takiego szczupaka 60 cm, nie? I dlatego mówię, to warto wypuszczać ryby. No wiadomo, można wziąć dla smaku, żeby zjeść, ale ja nie rozumiem takich ludzi, co biorą, co złapią w beret i lodówka pełna, taki zadowolony, nie? No, no może jest bieda tam w rodzinie czy tego, ale no bez przesady, nie? No i dlatego my za to walczymy i ja na przykład wolę wypuścić ryby duże przy kimś, innych wędkarzy, który by ją wziął, żeby go cząsło, że gul go chwycił, że ja tą rybę wypuszczam, nie? Żeby to widział. Złapał ktoś inny, to jeszcze wypuścił. No, to o to chodzi. Nawiązując do kolegi i tego, co powiedział kolega, to chciałem wspomnieć, że właśnie no, przyjechali tutaj w tej chwili ludzie z różnych stron, bo i z koledzy byli z Łodzi, z Warszawy, no niby daleko, ale mimo wszystko, że nie znam tego łowiska, no gdzieś organizacyjnie się dogadaliśmy, no i przyjechali, a jeżeli to by się tak naprawdę rozreklamowało, to podejrzewam, że na pewno dużo, dużo szerzej, więcej byłoby tu różnych jakichś tam ludzi przejeżdżających często. YouTube to dobre miejsce, żeby powiedzieć o tym łowisku? Aż za dobre. To może, no nie wiem, no każda droga jest dobra, tak? No. Ale to się pantoflową najbardziej to się rozchodzi. Tak, no my jesteśmy na różnych forach, tam Multiplikator, Jerkbait.pl i tak dalej, więc tam jest tysiące osób. Trochę ludzi się rzeszonych, tam wystarczy zamieścić zdjęcie, krótki opis i momentalnie jest przejrzany. Trochę ludzi się zna w tej Polsce, tak, z tego grona naszego i to dużo daje, nie? Bo ten wasz, jesteście dosyć dużym klubem, jak rozumiem, tak? Czy klubem? Ten klub istnieje już kilkanaście lat i tam w Grand Prix Polski chłopaki startowali i tak dalej. No ale to mówię, to my to klub jako klub, tak? To sobie tam organizujemy zawody różne, czy tam na Odrze, czy i tak na różnych tam zbiornikach zaporowych. No a tutaj przyjeżdżam po prostu rekreacyjnie, nie? Przyjeżdżam sobie rekreacyjnie, połowić ryby, powypuszczać, pobawić się. Żeby nam trochę gum zjadły, tak powiem, z pudełek, bo one potną fajnie i potem trzeba, żeby dokupić, żeby do wędkarskiego odwiedzić. No, ale jakiś kletyk, żeby skoczyć do sklepu, no, także. Ale... No, zawsze jest mało. W Sosinku mamy aż dwa sklepy, więc... No. Dwa. Ale wędkarskie, tak? Wędkarskie? No to oczywiście. Ja mówię o gumach na przynęty, a te to swoją drogą, tak? Tak. Jest bezpiecznie, wiadomo. No. No to cieszę się, że wam się u nas podoba, no. No kurczę, no jak najbardziej, no mówię. Fajna mała woda, kameralna. Kameralna? Tak, kameralna, taka mała woda, fajna naprawdę i ma potencjał, nie? Tylko żeby, mówię, to pilnować, zarybiać i nie beretować tej ryby aż za tyle dużo, nie? To naprawdę będzie wtedy łowisko i ludzie z chęcią przyjadą, bo wiedzą, że połowią. Jak na przykład no, nie będą brały, no to też nie połowią, jak jest na ryba, ale no, jest duża szansa, że po prostu złowią, tak? I mogą swoje, na przykład, nie wiem, rekord życiowy poprawić i o to chodzi. Dziękuję. Także my też dziękujemy. No, super było, 3 dni było, na ostro, więc jest dobrze. No. Dziękuję bardzo. Dzięki.
poszła. Czym jest miłość? Jaki jest jej sens? Jeśli tylko chcesz widzieć.